Zamykamy dzisiaj naszą czterodniową podróż po Libanie. Muszę powiedzieć, że to takie cztery dni niezwykle zaskakujące, ale też bogate w doświadczenie, którym się chcę koniecznie podzielić ze wszystkimi, którzy tworzą nasz łódzki kościół. Do końca nie wiedziałem, po co tu przyjeżdżam. Gdzieś miałem taką wizję popatrzenia trochę na to, co nasza łódzka Caritas i co nasza łódzka Domus Orientalis robią w Libanie, pomagając ludziom, bo to są konkretne inicjatywy, takie jak Pierwszy Krok, czy inicjatywy, które służą odbudowie mieszkań, zakładów pracy zniszczonych w czasie wybuchu, 2 lata temu dokładnie, więc myślałem, że to będzie taka właśnie wizyta trochę podglądająca, jak te dzieła tutaj się posuwają do przodu, a tymczasem dane nam było tu wszystkim, myślę, zobaczyć, że staliśmy się uczestnikami czegoś znacznie ważniejszego niż tylko doraźna pomoc. Poczynając od pierwszego spotkania, które było w szkole, której pomagamy dzieciom się uczyć, pokrywając koszty ich nauki. Okazało się, że szkoła jest szkołą wyjątkową, że jest szkołą, w której i nauczyciele, i rodzice, dzieci najmniej, ale dzieci do tego są wychowywane, prowadzone. To szkoła, która chce pełnić funkcję mostu między ludźmi tu na miejscu w Libanie, w Bejrucie. Są dzieci, które są i ze szkół, i z rodzin chrześcijańskich, i z rodzin muzułmańskich. I uczą się żyć razem, wzrastać razem, uczyć się, bawić się razem. Ale to jeszcze większe wydarzenie jest, kiedy to właśnie przechodzi na poziom rodziców, którzy mają dzięki tej szkole okazję do spotkania i do budowania zupełnie innego społeczeństwa. I tak jest właściwie ze wszystkimi inicjatywami, w których tutaj uczestniczymy dzięki Caritas i dzięki Domus Orientalis. Te wszystkie inicjatywy tu na miejscu wypełniają ludzie, najczęściej młodzi, no, którzy dedykowali swoje życie budowaniu jedności w takim bardzo, bardzo podzielonym świecie, podzielonym społecznie, politycznie, wyznaniowo, religijnie. No, mają takie pragnienie budowania wspólnoty. Teraz też, kiedy to mówię, jesteśmy w miejscu, gdzie powstaje seminarium Redemptoris Mater, gdzie miejsce zostało wybrane specjalnie przy ulicy, która była główną ulicą wojny domowej. Natomiast ta do dzisiaj pozostaje symbolem podziału miasta. Więc z jednej strony tej ulicy jest część muzułmańska, z drugiej część chrześcijańska. No i to jest właśnie przestrzeń, gdzie rektor seminarium Redemptoris Mater odkrył przestrzeń dla budowy seminarium, jako takiego miejsca, które znów będzie rodzajem mostu między społecznością, która jest podzielona, wśród społeczności, która jest podzielona. Chcę to powiedzieć, bo to oznacza, że jako Kościół, przez to, że chcieliśmy trochę pomóc, staliśmy się częścią czy współpracownikami procesu o wiele ważniejszego, większego, wspanialszego. Jesteśmy w samym środku sensu Kościoła, o którym Sobór powiedział, że celem Kościoła jest być sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego. Jak wczoraj ten tekst cytowałem młodym ludziom, którzy tutaj posługują przy tych dziełach, które my wspomagamy, to oczywiście żaden z nich ani nie słyszał o Soborze jeszcze pewnie, ani nie znał tej definicji, ale to, co robią, jest wcieleniem tej definicji od początku do końca. W związku z tym chcę zakończyć ten swój pobyt tutaj, chcę zakończyć takim apelem do nas wszystkich, którzy tworzymy łódzki kościół. Chcielibyśmy być wytrwali w tym dziele. Takie wielkie rzeczy nie powstają od jednej darowizny. To nie jest tak, że nie wiem, można zacząć komuś pomagać i nie wiem, sfinansować mu pierwszy rok nauki, a potem, kiedy zasmakuje w tym, co to znaczy uczyć się, poznawać i wzrastać, zostawimy go samego bez środków do życia. To jesteśmy w państwie, które jest dość biedne. Już zapomnieliśmy o tym, że można nam wyłączyć prąd. Tutaj przeżywaliśmy to każdego dnia i każdej nocy. Już można zapomnieć o tym, że
że to, co zarabiasz z trudem wystarczy na opłacenie szkoły dla twojego dziecka. No żyliśmy tak. Wystarczy mieć, myślę, około 50 lat, żeby to jeszcze pamiętać. Więc ta sytuacja ekonomiczna, trudności gospodarcze, które myśmy przeżywali w latach 70. i 80., tutaj teraz są faktem. No i ci ludzie, zmagając się tak naprawdę o szansę przetrwania codziennego, jednak też odważają się na takie projekty, które są o wiele dalej patrzące. Właśnie nie tylko o to chodzi, żeby odbudować świat po wojnie, tylko chodzi o postawienie sobie pytania, jaki świat chcemy budować po wojnie i jak budować świat, który jest zjednoczony. Możemy w tym brać udział i dlatego wszystkich do tego namawiam, zapraszam, będziemy o tym myśleć. Być może już teraz sygnalizuję, zaproponujemy jakiś specjalny bardzo program w związku z najbliższym Marszem Trzech Króli w Łodzi. To jest też tak, myślę, zdajecie sobie z tego sprawę, kiedy gdzieś zaczyna się problem, tak jak tutaj 2 lata temu nastąpił wielki wybuch. Wtedy bardzo wiele organizacji z całego świata przybywa, pomaga, inwestuje i potem znika. Nasza Caritas i nasza Domus Orientalis są takimi organizacjami, które tu zostały. Nie chcą stąd uciekać, nie chcą być na moment, tylko chcą pomagać w sposób konsekwentny i trwały. To zależy od nas wszystkich, więc do tego namawiam, do takiej miłości, która jest wytrwała, która jest cierpliwa i która też właśnie to jest takie piękne, że odkrywa sens tego, co robi. To się na końcu okazuje, że przez te nieraz bardzo drobne czyny z naszej strony, bardzo drobne pieniądze, bardzo drobne ofiary, tu się dzieją naprawdę rzeczy wielkie, bo te nasze pieniądze są pomnażane tu na miejscu przez wielkich, oddanych ludzi, nieraz bardzo młodych, nieraz starszych, ale właśnie pracujących razem. To bardzo piękne doświadczenie i mówię, zapraszam, byśmy byli ciągle jego częścią, tak jak jesteśmy do tej pory. Pan Bóg niech wszystkim błogosławi.